Witam wszystkich w drugim odcinku poświęconym turystyce militarnej Dolnego Śląska. Pozostajemy w tym tygodniu w tematach fortyfikacyjnych, przenosimy się odrobinę na północ od Kłodzka, patrząc oczywiście po mapie województwa i zmierzamy do Srebrnej Góry. Srebrna Góra jako obiekt nie tylko sam w sobie oczywiście forteczny, ale unikatowy w skali dziedzictwa kulturowego Europy. No i też właśnie z tego powodu jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Jest to na dobrą sprawę największa górska twierdza w Europie, no i jedna z tych, które się zachowały. Twierdza Srebrnogórska została zbudowana w XVIII wieku. Projekt stworzył pruski inżynier Ludwig Wilhelm Regler. Ten projekt został zmodyfikowany na pewnym etapie przez samego Fryderyka II Wielkiego. To był władca i dowódca, który bardzo lubił jakby uczestniczyć w przebiegu prac, planowania i samej budowy twierdz, a tych twierdz, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, na terenie Śląska było dość sporo i sporo powstawało. Twierdza miała zabezpieczyć militarnie Śląsk, który Prusy zdobyły po 1740 roku. Oczywiście tam Śląsk jeszcze przechodził z rąk do rąk w wyniku czy tam drugiej, czy trzeciej wojny śląskiej, ale ostatecznie po trzeciej wojnie śląskiej pozostał w pruskich rękach. Pod budowę fortyfikacji wybrano dwa górujące nad Przyłęczą Srebrną, która wznosi się na wysokość 586 metrów nad poziomem morza, wzniesienia, czyli forteczną górę albo warowną górę na wysokości 686 metrów oraz ostróg na wysokości 627 metrów. Twierdza składa się z sześciu fortów. Budowa całego zespołu przez, no, mówi się, że od 4 do około 5 tysięcy robotników trwała mniej więcej 12 lat. Od 1765 do 1777 roku jej koszt wyniósł 1 668 tysięcy talarów. W tym było 70 tysięcy talarów, które przekazane zostały jako tak zwana ofiara Ślązaków. Finansowanie budowy zapewnił ściągany na Śląsku specjalny podatek, który przez miejscowych został nazwany dopustem srebrnogórskim. Przewidywano na twierdzy garnizon, który miał liczyć według różnych źródeł między 2,5 do 3,5 tysiąca żołnierzy. Lata świetności twierdzy trwały do 1800 roku, kiedy umiera Fryderyk Wilhelm II, jeden z największych zwolenników tej twierdzy. W tym samym roku fortyfikację odwiedził ówczesny ambasador USA w Berlinie, John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1825-29. Pierwszym i w zasadzie jedynym sprawdzianem dla obronności fortyfikacji było oblężenie przez wojska napoleońskie podczas wojny Prus z Francją podczas kampanii napoleońskiej w 1806-07 roku, to był przełom. 28 czerwca 1807 roku Bawarczycy i Wirtemberczycy próbowali szturmem zdobyć twierdzę. Twierdza odpowiedziała ogniem, ale ostatecznie nie została zajęta, bo 9 lipca 1807 roku podpisano pokój w Tylży. W latach 1830-48 twierdza była wykorzystywana jako więzienie dla działaczy ruchu młodych Niemców. Internowano tu m.in. Wilhelma Wolfa czy Fritza Reutera. Natomiast kilkanaście lat później, 1 stycznia 1860 roku, wydano rozkaz likwidacji przestarzałej twierdzy. Czyli powiedzmy niecałe 100 lat twierdza funkcjonowała jako obiekt militarny. Ostatni żołnierze opuścili ją w 1867 roku. Przez kilka następnych lat te fortyfikacje służyły jako poligon doświadczalny do prób artylerii i materiałów wybuchowych. Stąd pewne też spore zniszczenia na jej terenie w tym okresie. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto dostrzegać w ogóle w całym regionie, na Śląsku, korzyści płynące z turystyki i rekreacji i władze pruskie nakazały zaprzestać niszczenia twierdzy i uczynić z niej atrakcję dla przyjezdnych. Na początku XX wieku dojazd do znajdującej się między fortami Przyłęczy Srebrnej umożliwiła zębata kolej sobiegórska, która już niestety ta linia w tej chwili nie
funkcjonuje. Po I wojnie światowej główny fort został odremontowany i urządzono w jego wnętrzu restaurację o nazwie Donjon. Dynamiczny rozwój turystyki przerwała II wojna światowa. W fortach Ostróg, czyli Spitzberg i Wysoka Skała, Hochstein, utworzono karny obóz jeniecki Oflag 8B, który istniał od grudnia 1939 roku do września 1941 dla polskich oficerów. Więziono tu łącznie ponad 300 osób, w tym między innymi dowódcę obrony Wybrzeża z 1939 roku, kontradmirała Józefa Unruga oraz komandora Stefana Frankowskiego. Do historii przeszła śmiała ucieczka w nocy z 5 na 6 maja 1940 roku. 9 polskich oficerów, w tym m.in. Tadeusza Janickiego, Michała Niczki i Jędrzeja Giertycha. 3 z nich zdołało się przedostać do Nysy, stamtąd przez Czechy, Słowację, Węgry, Jugosławię oraz Turcję dotarli do Syrii, gdzie formowała się Brygada Strzelców Karpackich i panowie walczyli w Libii oraz w tym wypadku pod Tobrukiem. Pozostałych 6, w tym grupę Niczki i Giertycha, schwytano. Lata powojenne w zasadzie przynoszą powolną dewastację twierdzy złupionej wcześniej przez wojska radzieckie. Dopiero w 1965 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP podpisała porozumienie, na mocy którego uprzątnięto drugi fort rogowy i nadano mu nazwę Harcerz. Natomiast fort Ostróg uprzątnięto przy pomocy ówczesnego Ministerstwa Górnictwa i przemianowano na Fort Górnik w 1969 roku. W 1974 roku na terenie Fortu Donjon otwarto Muzeum Ciężkiej Broni Palnej. Twierdza jako pomnik historii została za taki uznana rozporządzeniem prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 roku. Sama twierdza składa się z kilku wysuniętych dzieł artyleryjskich i rdzenia. Jej trzon składa się z wieńca bastionów i kleszczy z donżonem w środku. W obiekcie jest 151 kazamat rozmieszczonych na 3 kondygnacjach. Ogromne magazyny, własna studnia, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze, prochownia czyniły fort całkowicie samodzielnym i samowystarczalnym. Nagromadzone zapasy miały starczać na maksymalnie 5 miesięcy oblężenia. W jego wnętrzu mogło się pomieścić do, no tak jak w źródłach wspominały, do 3,5 tysiąca żołnierzy. Były olbrzymie zapasy amunicji, opału i żywności. Do obrony służyły 264 działa i moździerze. W twierdzy było łącznie 9 studni, z których najgłębsza znajdowała się na terenie fortu Ostróg. Miała 84 metry głębokości i donżonu 70 metrów głębokości. Donżon, który jest największy w Europie, składa się z 4 połączonych kurtynami wież o średnicy 60 metrów i murach 12-metrowej grubości każdy. Jego korona jest dobrym punktem widokowym na góry Bardzkie. No i w ogóle na wszystkie otaczające ten teren wzniesienia. Twierdza cieszy się zainteresowaniem badaczy i naukowców. W 2017 roku na przykład odbyły się pomiary geodezyjne połączone z inwentaryzacją przeprowadzoną przez studentów KN Hevelius i pracowników z Katedry Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Co dodatkowo, oczywiście po zdjęciach też, które pojawiają się podczas prezentacji, można zobaczyć, że odbywają się tam dni twierdzy, podczas którego rekonstruowane są walki właśnie z lat 1806-1807. Więcej na temat samej twierdzy oczywiście można zobaczyć na jej oficjalnej stronie. Z tej strony również pochodzą te zdjęcia archiwalne, zdjęcia z dni twierdzy czy zdjęcia lotnicze, pozostałe są zdjęciami własnymi. Dodatkowo, co warto wiedzieć pod kątem samego dojazdu i samego dojścia na twierdzę? Dojazd można przede wszystkim, jeśli chodzi o autokarowy, ale samochodowy jest też bardzo wygodny. Od strony Ząbkowic, mniej więcej na wysokości
skrzyżowania blisko Krzywej Wieży i skrzyżowania przed zamkiem skręcamy na Srebrną Górę. Jeśli chodzi o autokary, nie przejmujemy się tym, co tam jest, że to jest ograniczenie tonażu do 10 ton, ze względu na to, że brakuje tam pewnej tablicy informacyjnej mówiącej o tym, że nie dotyczy to autokarów czy chociażby komunikacji miejskiej. Taka tablica znajduje się przed wjazdem do Srebrnej Góry, więc tamtędy to jest jedyna droga, którą możemy się spokojnie dostać od strony drogi krajowej numer 8. Mijamy, wjeżdżamy do miasta, mijamy miasto, jedziemy do góry na Przełęcz i tuż przed Przełęczą po lewej stronie znajduje się parking płatny, bodajże w okolicach 30 zł, prywatny, na który wjeżdżamy i tam zostawiamy autokar. Następnie idziemy w górę na samą Przełęcz i w lewo mamy Fort Ostróg, w prawo natomiast idziemy na Twierdzę Główną, czyli na tą Twierdzę Srebrnogórską. Dojście jest wyłącznie piesze, zajmie nam wolnym spacerem jakieś 15 do 30 minut w zależności od tempa marszu. Następnie wchodzimy na twierdzę i tam już kierowani kierunkowskazami udajemy się do kas, czekamy na przewodnika i rozpoczynamy zwiedzanie. Na twierdzy znajdują się, tak jak było widać również po fotografiach, jest ta część nowa, odrestaurowana, gdzie możemy zobaczyć chociażby właśnie ekspozycje poświęcone znaleziskom na twierdzy, jakieś elementy umundurowania, tablice informacyjne i wszelkiego innego typu ciekawostki. Jeśli chodzi o kwoty, przynajmniej w tej chwili, to wygląda to następująco. Bilet wstępu normalny to 25 zł, ulgowy 17. Oczywiście są różne pakiety, przede wszystkim jeśli chodzi o grupy, czy to wycieczki zorganizowane, z których można skorzystać. Ceny są różne i w tej chwili po tym, jak wygląda zabezpieczenie Fortu Ostróg, można też kupić bilet wspólny z tym fortem. Zacząć od twierdzy tej głównej, natomiast do Fortu Ostróg przejść wracając już do autokaru. I wtedy bilet normalny mamy za 34 zł i ulgowy za 21. Wszelkie dodatkowe informacje na temat twierdzy można uzyskać na ich stronie oficjalnej pod adresem www.forty.pl. Można do nich napisać bądź zadzwonić, dowiedzieć się wszystkiego, co jest istotne. Jeśli chodzi o to, kto nas oprowadza, to jest grupa rekonstrukcji historycznej, która jest złożona z członków Sowiogórskiego Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego, rekonstruująca Regiment von Alvensleben numer 33. Także zachęcam do tego, żeby z przewodnikiem, który jest w stroju historycznym, przejść się i zapoznać z twierdzą. To na tyle w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie ten odcinek, który no, troszeczkę nam odbiega, jeśli chodzi o fortyfikacje, bo zrobimy wstęp do tematyki związanej z Rize, czyli w przyszłym tygodniu poświęcimy odcinek na Koncentrationslager Grossrosen i wszystkie zagadnienia z nim związane. Później będzie książ, zamek plus podziemia i następnie już za 3 tygodnie zaczniemy analizować Rizę. Na pewno nie w jednym odcinku, bo każdy obiekt postaramy się zanalizować osobno. Także zapraszam do subskrypcji, zapraszam do odsłuchania i widzimy się i słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam. Cześć.